O, jedzie, kurwa. Ja tu byłem, kuźwa, teraz sobie przypomniałem. Wychylił jarzębiaczka, oczywiście klasycznie do wody, wrzucił butelkę. Śpimy tutaj, bo jutro jedziemy na Kołobrzeg. Co się tam będziesz męczył? Bierz elektryka. Jeżeli miałbym wziąć pracę jakiegoś pracownika, wziąłbym najbardziej leniwego, ponieważ on najbardziej usprawni pracę. Patruszymy karpia. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku, ekscytującym odcinku z jazdy do Kołobrzegu. Jedziemy do Kołobrzegu, obczaić miejscówkę na spot, który odbędzie się za 2 tygodnie. Od teraz dobrym obyczajem jest właśnie pojechać i sprawdzić tą miejscówkę, na którą ma lądować więcej aut, więc to czynimy. Czekam teraz na Maćka w znanym wam terenie Auchan, jak widzicie z tyłu, na Ustowie. Czekam, Maciek już do mnie jedzie, no i zaraz wsiadamy i lecimy na Kołobrzeg. Jest bardzo fajnie, ciepło, jest w tej chwili 11 stopni, w ogóle ma być 11 stopni cały czas w Kołobrzegu, w nocy chyba 9. Także nocka będzie bardzo, bardzo ciepła. No, czekam tu na Maćka dobrą godzinę już. Powiem wam, w ogóle webasta nie włączałem. Nic. W środku jest 13 stopni, tak jestem ubrany. Jest nawet spoko, więc nie trzeba uruchamiać. Po co przepalać paliwo niepotrzebnie? O, jedzie, kurwa. Ty, ale ciepło jest, co? No, siema. Siema. Jak tam? Jedziemy. Zwarty i gotowy? Jedziemy dalej, kurde. Macie wbijana deska? No, muszę sobie jeszcze kupić mirindę, zapomniałem, kurczę, i sobie kup pomidorowe. Aha, ty lubisz, nie, z rana jak śmietana, nie? Ja się cofnę tam do tyłu trochę, bo jak stoję, zobacz, jak stoję. Tam to może z tej strony się wbij, bo to jakaś rodzinka będzie wsiadać z dzieciakiem, bo oni z dzieciakiem wysiadali, to wiesz, zaraz pierdyk. Z tym czerwonym? No. Jak byłem na sklepie, to normalnie masakra, kurde, taka kolejka. No, ale nic. Ale nic, pójdziemy. Aha, wysiądziesz? Dzień dobry. Ja tu byłem, kuźwa, teraz sobie przypomniałem. Ja tu byłem gdzieś tam... gdzieś tam koczowałem i tu na rowerze przyjechałem, pamiętam. Tu jest normalnie... Ale tu jest stan wody wysoki, tak mi się wydaje przynajmniej. No. Nie no, to miejsce się nie nadaje do spania. Raz, że tutaj jest za ruchliwa trasa, no. Kurde, że ja nie zajarzyłem, no to wiesz, jak to tak palcem po mapie, nie? Ale gdzie koczowałeś? Gdzieś tu niedaleko? Gdzieś tu koczowałem, bo tu na rowerze przyjechałem, kuźwa. Muszę zaraz zobaczę na mapie. No taka miejscóweczka palcem po mapie, ale to nie jest nasza docelowa. To jedziemy, spokojnie. Za głośno tutaj. To głośno. Się może zainteresować, nie? To no właśnie, tu nie wiem, czy to można ognich opalić, nie? Teraz proszę bardzo dla uważnych widzów. Co to za miejsce? Kto ogląda szczegółowo, ten wie. No, osoba będzie wiedziała na 100%. No nie wiem, bo nie ogląda moich filmów, jak sam mówi. Sam mówi, nie, on mówi, że nie komentuje. Ogląda, ale nie komentuje. Nie ogląda. Nie ogląda? No, ja nie oglądam twoich filmów. No, proszę bardzo. Minuta dla was. Co to za miejsce? Co to za miejscówka? Gdzie tu się właśnie robi? Charakterystyczna pagoda. Samochody prawie te same. Strefa ruchu 30. Strefa ruchu 30, tak jest. Charakterystyczne łódeczki, charakterystyczny pomost. Tak, macie rację. To jest ta miejscówka, gdzie byliśmy tu z Jarem. Wszystko się wydało. Jakby to Andrzej powiedział, to był quiz. To był quiz, tak jest, ale nikt nie wygrał. No właśnie. Jarzębiaka. No, będziemy wiedzieli kiedy. Ostatni raz ktoś tutaj był. Tu całkiem niedawno. Wczoraj. To aż wczoraj wtedy. To aż wczoraj. Nie, 16.56 to był w sklepie. Wychylił jarzębiaczka. Oczywiście klasycznie do wody wrzucił butelkę. Ale zobacz, co brał. Reklamówka 35 litrów, kurde, jedna sztuka. Chipsy, kurde, Mexican. 140 gram. Aż 3 paczki wziął tych chipsów. Pięknie. Analiza. Napój jabłkowo, jakiś, nie wiem, HLI. Piwo Lech, piwo Lech, piwo Lech, piwo Lech. Czyli swój był. Swój był, tak jest. Kurde. Śpimy tutaj, bo jutro jedziemy na Kołobrzeg, ale chyba najpierw pojedziemy na tej Grzybowej na rowery, nie? Żeby jasno jest jeździć, nie? To za dnia, żeby jak... No, a później wrócimy sobie, pojedziemy na tą miejscówkę, tą naszą tam obniuplać, jak to Andrzej mówi. Dobra, wiecie co? Bo trzeba iść drzewa, no.
Znaczy idziemy kupić do leśniczego drzewo, żeby nie było. A to poza kamerą, bo nie będę leśniczego kręcił, nie? Po co? No. Bo my głodni jesteśmy i chcemy sobie zrobić jakąś strawę. Widzisz, a tutaj jeżdżę z tym. Zobacz. Ze słupkiem ogrodzeniowym. Nie mówię, żebym klucz wziął do koła pasowego. Mam? Mam koło? Zdrowie wasze w gardło nasze. Tyskie polskie, nasze nie polskie. Tyskie nie jest polskie, nie? To jest grupa Carlsberg, tak? Czy co to jest? Nawet nie wiem. Powiem ci, tyle czasu je piję, a nigdy nie patrzyłem na ten. No, znane napisy, kurde, pamiętam te napisy. Bierze amfetaminę w żyłę, sama widziałam, na marskość wątroby i małego peniska. No, no ta. Słychać autostradę, nie? No. Znaczy, nie, to nie przeszkadza, w samochodzie nie słychać. Nie, jak byliście tutaj latem, to nie, na pewno nie było tak słychać, bo liście były na drzewie. Mocno. A tu chyba jest taki liściasty bardziej nas, co? A nie wiem nawet. Wiem, że tam jest kibel u góry. To tojka? To jest ten film, co znalazł Jaro, pamiętasz? Taki, no, taka miniaturka, jest tam kibel. Chodziliście tam do tego, no, z kamerą. No tak, wyżeście te siedzieli i chrupki żeście żarli. Z Jarem. No, tu żeśmy chyba też grilla testowali. Ja dopiero zajarzyłem to miejsce, jak pojechaliśmy tam. To faktycznie, to byłem tym rowerem składakiem tutaj, więc jeździłem dookoła. Rozpojechali mi noc kęsa, a rano polecimy. Jest drewno, jest zabawa. Co się tam będziesz męczył? Bierz elektryka. Oszczędzajmy prąd. Mam dwie baterie, starczy. Jedna starcza, kurczę, na cały weekend, to dwie starczy, kurczę, na dwa weekendy. Bo my tutaj cały tydzień siedzimy teraz. A, ściachaj ty. Człowiek leniwy jest postępowy, pamiętaj. Właśnie. Ty, wiesz, ktoś to powiedział. Ale tak było. Ktoś to powiedział, jakiś z tych starych właśnie. Jeżeli miałbym wziąć jakiegoś pracownika, wziąłbym najbardziej leniwego, ponieważ on najbardziej usprawni pracę. Ja myślę, że chyba to nam starczy, wiesz, na kiełbasę. Konar powoli zaczyna płonąć. Pa, rozpuchało się. No. Będzie żyło, to wszystko suche jak pieprz jest. Dawno nie padało tak ostro, nie? Wiesz co tam jest? Tam, gdzie tą lampkę powiesiłem, trzeba by podmienić. Bo jakieś pajęczyny są? No właśnie pająk chodził. Chodź tamtą weźmiemy, bo tam już ta lampka jest zciągnięta. Czekaj, to ja ci przyniosę go. Tam jest właśnie taki podwójny, go niepotrzebnie wziąłem. O! Patyczek podwójny. Na podwójną kiełbę. Pszenica, perła. Robimy ja testa. Takiego szybkiego. Zajebiste. Klas. Kurwa macie. Super. Starczy. Ale ty, dobre jest. Najszybsza prezentacja. Zdrówko. Nie, no nie będziemy koncerniaka reklamować, nie? Znaczy reklamować. Prezentować, o. Zgaszę to, bo nie widać. Intensywny smak taki, nie? Kurde, kiedyś musimy się umówić do pubu gdzieś w Szczecinie, ty. Do nowego browaru, wszyscy byśmy tego tam na bulwarach samochody zostawimy, tam przejdziemy, tam dosłownie jest, nie wiem, z kilometr, nie no, z 800 metrów do góry trzeba do bramy portowej podejść, tam się naprujemy, jakieś pitelki, kurde, te sprawy i pójdziemy na bulwary spać, tylko tam nie ma gdzie dwójeczki zrobić, odlać się to idzie gdzieś, nie? Ale nie, chociaż tam w lato jest kibel. Dwójeczka zawsze rado ciśnie. Ja zaraz zrobię pół bułeku. Ty, czekaj, ja od razu wrzucę. Ty, masz rację, ty. No. Dwie naraz pierdzieliś. Tylko doger z gigant. A Marcin. Przyrządzamy tutaj. Kuchnia, stołóweczka. Stołówka van life'owa. Pół do pierwszej w nocy. No, już tak będzie, nie? No, 20 po. Patruszymy karpia. No, Andrzej coś odpisał. Andrzej, to jest ten moment, gdzie my jesteśmy na łączach cały czas. My stoimy tak, a ty dobrze stanąłeś. No to ja sam się przeczytał. Dopiero doszło. Co to masz? Co to jest w ogóle? To jest ten jalapeno, wynalazek. Dobrze, odkazi przynajmniej. I tak, pierścień rano.
I tak kupa z tego wystarczy. Kapciuchy. Cyk. Jeszcze chrzan. Kurwa. I opiór. Teraz to ma to jakieś o pierwszej w nocy taki coś prawie. Węgiel, zdrowo. A co? Dobra, szanem, nie przesadzamy. No jeszcze trochę. Życzcie nam smacznego, jak my, jak i my wam tak życzymy. O, jakieś ptaki nas atakują. Mewy. Tu, mewy? Chrzan robi robotę. Mewy. Takie frykasy mamy. Nie widać. O. A z tego czasu kiedyś to robiłem tak, że brałem taka kiełbasa, była fajna, sucha, swojska w sklepie. W gresowskich sklepach zawsze. Brałem sobie taki kawałek pędka i do tego chrzan i bułkę. I do roboty. Pięknego. Tutaj zrobiliśmy krzaka płonącego. To jest krzak ciernisty. Jak chwyci, to poleci do góry momentalnie. Muszę schować diesla do podpałki, bo zaraz ktoś tam podwędzi. Jakiś kurde wędkarz z rana. Do swojej maszyny. 11 stopni. Całkiem znośnie. W nocy będzie bardzo ciepło. Idziemy zaraz spać. Jest pierwsza w nocy. Rano jest misja. I to ma nie być słońca, tylko być, no, ma nie padać, nie? Tylko za chmurką, nie ma być. Ale spoko, damy radę. Rano stanie ma tu tylko 15 samochodów, nie? 10 z kijami siedzi. Patrzcie, którą mamy godzinę. O, taką. 1:27. Trzeba iść spać. Właśnie, kurczę, nie wziąłem, kurczę, dzisiaj lodówki. Słuchajcie, muszę teraz to jakoś tutaj wsadzę. O, przy drzwiach. Myślę, że będzie ok. Tu jest najchłodniej, także tam będzie spoko, luz. Chyba trzeba jeszcze iść na siusiu. Zapomniałem siusiu zrobić. Nie latać w nocy. To trzeba iść teraz, kurde, no nie chcę mi się wyłazić, ale muszę. Nie chcę, ale muszę. Jutro mamy plana, bo w ogóle wam, znaczy wam mówiłem wam na początku, jesteśmy w miejscu, gdzie byłem z Jarem kiedyś, któregoś razu tutaj. W lato byliśmy. Teraz jestem z Maćkiem, a jutro jedziemy do Kołobrzegu na miejscówkę, jak musimy zobaczyć tą miejscówkę, na której będzie spotkanie, spot nasz na inscenizacji, która będzie w Kołobrzegu w połowie marca, czyli za 2 tygodnie od teraz. A najpierw idziemy do Grzybowa, tam sobie wskoczymy na ścieżkę rowerową, pośmigamy sobie maszynkami, bo tutaj mam maszynki, czyli rowery elektryczne, pojeździmy sobie trochę, także jutro będzie bardzo ciekawy, aktywny dzień, a dzisiaj już idę spać, bo jestem trochę zmęczony, no i rano trzeba wstać, także do jutra. Nie kupujcie, kurde, kiełbachy z Oshona, kurde, takiej najtańszej. Dotarliśmy do takiego miejsca, parkingu. A teraz będziemy spijać kawę, wy razem z nami, bo to jest element van life'ów. No to jeszcze trzeci by wszedł, składaka jeszcze bym tu wcisnął. No tutaj mobilna kuchnia, proszę bardzo. Wiedziałem, że pomałpki stanie, tak czułem coś, kuźba, no. To nie dziwnego, ta forma widokowa, tam u góry zero zabezpieczeń, zobacz. Wziąć mojego oleju, który został przy ławce na tamtej miejscówce. Wszystko mi to, kuźba, tylko.